Uchodźcy, którzy schronili się w ratuszu Kent Pond, pozostawili mnóstwo jedzenia, gdy odchodzili do TR 90, kaszwak, zapewne całą gromadą. Klej i Jordan zjedli posiłek złożony z sałatki z kurczaka i suchego chleba, a na deser sałatkę z owoców. Gdy kończyli, Tom nachylił się do Jordana i szepnął mu coś. Chłopiec kiwnął głową, obaj wstali. Nie pogniewasz się, że odejdziemy na chwilę, klej. Jordan i ja musimy porozmawiać. Klej skinął głową. Kiedy poszli, otworzył następną puszkę sałatki owocowej i przeczytał list od Johnego po raz dziewiąty, a potem dziesiąty. Znał go już prawie na pamięć. Równie dobrze pamiętał śmierć Alice, ale teraz miał wrażenie, że zdarzyło się to w innym życiu i zupełnie innemu Klejtonowi Lowi, wcześniejszej wersji rysunku. Skończył posiłek i schował list na moment przedtem, nim Tom i Jordan wrócili z sali konferencyjnej, gdzie zapewne wypracowywali konsensus, jak nazywali to adwokaci w czasach, kiedy jeszcze byli adwokaci. Tom znów przyjaźnie obejmował Jordana. Obaj nie wyglądali na zachwyconych, ale zdecydowanych. Clay, zaczął Tom: Omówiliśmy to i nie chcecie iść ze mną, doskonale to rozumiem wiem że to twój syn i w ogóle zaczął Jordan jednak i wiecie że tylko on mi został jego matka klej, zaśmiał się krótko bez cienia wesołości jego matka Sharon co za ironia losu a tak się martwiłem że to Johnny dostanie porcję trucizny od tego przeklętego czerwonego grzechotnika gdybym musiał wybierać wskazałbym na nią no wreszcie wydusił to z siebie, jak kawałek mięsa, który utkwił w gardle i groził uduszeniem. I wiecie, jak się teraz czuję, jakbym złożył propozycję diabłu, a ten ją przyjął? Tom zignorował to. Kiedy się odezwał, ostrożnie dobierał słowa, jakby obawiał się, że klej może wybuchnąć niczym mina przeciwczołgowa. Oni nas nienawidzą. Z początku nienawidzili wszystkich, teraz tylko nas. Cokolwiek ma zdarzyć się w Kaszach, jeśli to ich pomysł, nie czeka nas tam nic dobrego. Jeżeli przechodzą na jakiś wyższy poziom oprogramowania, to może przyjmą zasadę: żyj i daj żyć innym, powiedział Klej. Cała ta rozmowa nie miała sensu, przecież chyba obaj zdają sobie z tego sprawę, po prostu musiał tam iść. Wątpię, rzekł Jordan. Pamiętasz, jak mówiliśmy o krowach pędzonych wąskim korytarzem do rzeźni? Klej jesteśmy normalni. I to pierwszy powód, kontynuował Tom. Spaliliśmy jedno z ich stad. To powód drugi i trzeci jednocześnie. Zasada żyj i daj żyć innym nas nie obejmuje. No bo czemu miałaby obejmować, dorzucił Jordan, łachmaniarz mówi, że jesteśmy szaleńcami. Niedotykalnymi, przypomniał Klej. Tak więc nic nie powinno mi się stać, prawda? Nie zostało już nic do dodania. Tom i Jordan postanowili skierować się na zachód przez New Hampshire i do Vermontu, pozostawiając za plecami kaszwak, równa się Nifo, jak najdalej i jak najszybciej się da. Clay powiedział, że droga numer 11 odchodząca w bok w Kent Pond będzie dla nich dobrym punktem startowym. Ja dojdę nią do 160 na północy oznajmił, a wy możecie dojść nią aż do Lakonii, w samym środku New Hampshire. Nie jest to, co prawda, najkrótsza trasa, ale co tam? Przecież nie śpieszycie się na samolot, no nie? Jordan przycisnął dłonie do oczu, przetarł je, a potem odgarnął włosy z czoła gestem, który Clay tak dobrze znał, oznaczającym zmęczenie i trudności z koncentracją. Będzie mu brakowało tego widoku, będzie mu brakowało Jordana, a Toma jeszcze bardziej. Chciałbym, żeby Alice nadal była z nami, powiedział Jordan. Ona wybiłaby ci ten pomysł z głowy. Na pewno nie, odparł Mimo to żałował z całego serca, że Alice nie miała takiej szansy. Z całego serca żałował, że nie miała szansy zrobić tak wielu rzeczy. Piętnaście lat to nie wiek, w którym powinno się umierać. Twoje obecne plany przypominają mi czwarty akt Juliusza Cezara, zauważył Tom. W piątym akcie wszyscy przebijają się mieczami. Wciąż musieli obchodzić, a czasem gramolić się przez porzucone samochody tarasujące Pond Street. Alarmowe światła na ratuszu powoli pozostawały w tyle. Przed nimi była nieczynna sygnalizacja na skrzyżowaniach w centrum miasta, lekko kołysząca się w podmuchach wiatru. Nie bądź takim cholernym pesymistą, powiedział Klej. Obiecał sobie, że nie będzie zły. Nie chciał rozstawać się z przyjaciółmi w gniewie, ale powoli tracił cierpliwość. Przepraszam, jestem zbyt zmęczony, żeby robić za chirliderkę, rzekł Tom. Przystanął przy drogowskazie z napisem JCTRT 11 Mil. A także, jeśli mogę być szczery, zbyt przygnębiony tym, że, że cię tracę. Przykro mi Tom. Gdybym uważał, że jest jedna szansa na pięć, że to dobrze się skończy, dodała nawet jedna na pięćdziesiąt a cóż nieważne Tom oświetlił latarką Jordana, a ty. Nie masz żadnych argumentów przeciwko temu szaleństwu? Jordan zastanowił się, a potem powoli pokręcił głową. Kiedyś dyrektor coś mi powiedział. Rzekł, chcesz usłyszeć co? Tom żartobliwie zasalutował ręką, w której trzymał latarkę. Jej światło przesunęło się po markizie kina, w którym wyświetlano nowy film z Tomem Hanksem i pod drzwiach apteki obok. Mów. Powiedział, że mózg kalkuluje, ale duch wzywa, a serce wie swoje? Amen, dodał Klej. Powiedział to bardzo cicho. Przeszli dwie mile na wschód Market Street, która była jednocześnie drogą numer 19a. W połowie drogi skończyły się chodniki i zaczęły pojawiać się farmy. W końcu napotkali następne nieczynne światła i tablice. Zapowiadającą skrzyżowanie z drogą numer 11. Przy skrzyżowaniu siedziało troje ludzi, opatulonych po szyję śpiworami. Klej rozpoznał ich w świetle latarki: starszy pan o pociągłej, inteligentnej twarzy i siwych włosach, ściągniętych w kucyk, czapeczka z emblematem delfinów z majami, na głowie drugiego mężczyzny też wyglądała znajomo. Potem Tom, Skierował latarkę na kobietę siedzącą obok pana kucyka i powiedział: To pani. Z powodu śpiwora, który podciągnęła pod szyję, klej nie widział, czy miała na sobie podkoszulek z obciętymi rękawami i emblematem Harley'a Davidsona, ale wiedział, że nawet jeśli nie, to ta koszulka znajdowała się w jednym z plecaków, które leżały w pobliżu tablicy z napisem RUT 11 tak samo jak wiedział, że ta kobieta jest w ciąży. Ci dwoje śnili mu się w motelu Whispering Pines dwie noce przed śmiercią Elis. Razem z nim byli na długim boisku, w blasku reflektorów stali na trybunach. Siwowłosy wstał, pozwalając, by śpiwór zsunął się z jego ciała. Wszyscy troje mieli karabiny, ale podniósł ręce, pokazując puste dłonie. Kobieta zrobiła to samo – a kiedy śpiwór opadł jej do kostek, nie było już cienia wątpliwości, że jest w ciąży. Facet w czapeczce delfinów był wysoki i w średnim wieku on też podniósł ręce. Wszyscy troje stali tak przez kilka sekund w świetle latarek, po czym siwowłosy wyjął z kieszonki pomiętej koszuli okulary w czarnych oprawkach i nałożył je na nos. W chłodnym zimnym powietrzu przy każdym oddechu z jego ust wydobywały się białe obłoczki pary i unosiły się do napisu ród 11 i strzałek wskazujących na zachód i na północ. No, no, powiedział rektor Harvardu mówił, że zapewne tędy pójdziecie i oto jesteście. Sprytny gość ten rektor Harvardu, chociaż odrobinę za młody na to stanowisko. I moim zdaniem przydałaby mu się operacja plastyczna, zanim zacznie się spotykać z potencjalnymi sponsorami. Kim jesteście? zapytał Clay. Przestań świecić mi w oczy, młodzieńcze, to chętnie Wam powiem. Tom i Jordan skierowali światła latarek w ziemię. Clay też opuścił swoją, ale drugą rękę trzymał na rękojeści czterdziestki piątki Beth Nickerson. Jestem Daniel Hartwig z Havel Hill. W Massachusetts, powiedział siwowłosy. Ta młoda dama to Dennis Link, również z Haverhill. A ten gentleman po jej prawej to Ray Huizenga z Groveland, miasteczka sąsiadującego z naszym. Czołem, powiedział Ray Huizenga z ukłonem, który był jednocześnie zabawny, czarujący i niezdarny. Klej zdjął rękę z rękojeści rewolweru. Jednak Nasze nazwiska nie mają już żadnego znaczenia, kontynuował Daniel Hartwig. Istotne jest tylko to, kim jesteśmy, przynajmniej dla telefonicznych, obrzucił ich ciężkim spojrzeniem. Jesteśmy szaleni, tak jak wy.